opowiedzieć dzisiaj o tym, jak zobaczyć niewidzialne, czyli jak zobaczyć ciemną materię. I może zacznijmy przede wszystkim od tego, co to jest ciemna materia. Żeby sobie to najlepiej wyobrazić, najlepiej wykonać eksperyment myślowy, wyobraźmy sobie, że bylibyśmy w stanie odlecieć daleko od naszej galaktyki, odwrócić się i zrobić zdjęcie. Gdybyśmy tak zrobili i ustawili aparat tak, żebyśmy nie widzieli za bardzo tła gwiazd, to co byśmy zobaczyli, to by wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jesteśmy my, nasza galaktyka, a dookoła nic. Całkowita pustka. Gdyby jednak zamiast nas w tym samym miejscu stała jakaś inna istota, hipotetyczna istota, która mogłaby zobaczyć ciemną materię na własne oczy, to obraz wyglądałby zupełnie inaczej. Wyglądałby mianowicie tak. Cały ten niebieski obszar jest to wynik symulacji komputerowej, który, jak przewidujemy, że dookoła galaktyki znajduje jakiś rozkład ciemnej materii. I te mniejsze, gęstsze kropki to są skupiska dodatkowe ciemnej materii. Wiemy, że cała masa zawarta w tej materii jest dużo większa niż masa wszystkich gwiazd, planet, gazu i wszystkiego, co znajduje się w tej galaktyce. Także każda galaktyka jest zanurzona właśnie w takim ogromnym halo, dużo cięższym niż sama galaktyka. To jest właśnie ta ciemna materia. Teraz, co wiemy o ciemnej materii? O ciemnej materii nie wiemy prawie nic. Nie wiemy, czy jest to jeden typ cząstek, czy wiele. Nie wiemy, jakie te cząstki mają masę, ładunki, jak oddziałują ze sobą. Nie wiemy, jak powstała ciemna materia, ani też nawet nie wiemy, w jaki sposób się łączy, jeżeli w jakikolwiek sposób, z naszą materią dnia codziennego. Z drugiej strony jednak, również możemy powiedzieć, że o ciemnej materii wiemy już bardzo dużo. W szczególności, przede wszystkim wiemy, czym nie jest. Wiemy, że ciemna materia to nie jest żadna z cząstek, które zaobserwowaliśmy na Ziemi. Wiemy też, że najprawdopodobniej ma naturę cząstkową, tylko jest to jakaś jeszcze niepoznana cząstka, jedna albo wiele. Nie wiemy, jak powstała, ale wiemy, jak mogła powstać. Mamy wiele różnych pomysłów, bardzo, bardzo konkretnych. Oraz wiemy, że ciemna materia miała niesłychane znaczenie w historii Wszechświata. Gdyby nie istnienie ciemnej materii, to nie byłoby do dzisiaj żadnych galaktyk, ani planet, ani gwiazd. Jeszcze byśmy długo czekali na to, aż mogło powstać jakiekolwiek życie w Wszechświecie, jeżeli w ogóle by mogło powstać. Więc jest to bardzo, bardzo, bardzo duża część Wszechświata, jednocześnie o której bardzo mało wiemy. Jest to coś zupełnie innego, co chciałem podkreślić, niż sytuacja z materią, jaką znamy. Gdyż chociaż może nie znamy, nie mamy teorii wszystkiego, którą fizycy chcieliby w końcu poznać, to jednak mamy teorię, która opisuje wszystko, co znamy na Ziemi. Gdyby porównać nasze teorie fizyczne do alfabetu, to możemy powiedzieć, że poznaliśmy już wszystkie literki, które są potrzebne do skonstruowania wszystkiego, co znamy na Ziemi. Oczywiście nie znaczy to, że jesteśmy w stanie stworzyć całą literaturę, jest to niesłychanie dużo bardziej skomplikowane, ale same podstawowe literki już żeśmy poznali. I równanie, które opisuje całą naszą materię, jaką znamy, można zmieścić na jednej koszulce. Taką koszulkę zresztą można kupić. Na tej koszulce znajduje się zarówno mechanika kwantowa, mówiąca o mikroświecie, jak i znajduje się czasoprzestrzeń. Znajduje się również grawitacja, jak i pozostałe siły, cała materia oraz niedawno odkryty parę lat temu bozon Higgsa, który dopełnił naszego obrazu. I jest to to nasze poznanie wszystkich tych praw rządzących wszystkim, co możemy zaobserwować, całej biologii, całej chemii, można też określić inaczej jako połączenie ogólnej teorii względności Einsteina z tak zwanym modelem standardowym. Ponieważ model standardowy jest to nazwa dosyć mało ambitna, to Frank Wilczek, wybitny fizyk, powiedział, że lepiej nazwać to teorią rdzeniem, the core theory, gdyż właśnie jest to teoria, która świetnie opisuje praktycznie wszystko, co znamy na Ziemi. No okej, okay, ale ta teoria nie opisuje ciemnej materii, gdyż w modelu standardowym mamy najmniejsze cząstki elementarne, jakie znamy, co tutaj przedstawione,
znamy 6 kwarków, 6 leptonów, 4 bozony, które odpowiadają za oddziaływania i właśnie w 2012 roku odkryliśmy ostatni fragment, czyli bozon Higgsa. I to, co chcielibyśmy teraz zrobić, to zrozumieć, jak do tej układanki pasuje istnienie ciemnej materii. Chcielibyśmy nie tylko ją jakoś zmieścić, tę układankę, tak na siłę, ale również chcielibyśmy znaleźć miejsce, którym pasuje bardzo dobrze, tak, że nam bardzo elegancko i wytłumaczy nam wiele różnych pytań, które jeszcze mamy co do struktury tej teorii. Żeby jednak cokolwiek powiedzieć o ciemnej materii w ten sposób, potrzebujemy poznać trochę jej więcej własności niż tylko te, które znamy do tej pory. W szczególności wszystkie własności, jakie znamy, aktualnie są oparte na oddziaływaniu grawitacyjnym. Żeby zaś poznać inne oddziaływania, potrzebujemy ciemną materię znaleźć bardziej bezpośrednio. Są trzy takie główne metody poszukiwań, wszystkie bardzo rozwinięte i wielu ludzi nad nimi pracuje. Pierwsza grupa to są bezpośrednie, druga pośrednie, trzecie nazywam twórczo. Metoda bezpośrednia pomiaru ciemnej materii polega między innymi na tym, że latająca w przestrzeni kosmicznej cząstka ciemnej materii może trafić w Ziemię i uderzyć w jakiś atom, nadać mu trochę energii kinetycznej, ten atom potem będzie wzbudzony, będziemy mogli mieli szansę to wzbudzenie zmierzyć. Tak więc tworzy się detektory, które są zbudowane na przykład z bardzo idealnych kryształów i bada się wzbudzenie sieci krystalicznych i czeka się na takie zjawisko pochodzące z ciemnej materii. Pośrednio polega na tym, że dwie cząstki w kosmosie ciemnej materii mogą się spotkać i anihilować, czyli zostać unicestwione, a w ich miejsce podobać inne cząstki, które my już możemy zobaczyć, jak na przykład światło, i zaobserwować w naszych teleskopach. A twórczo to w takich eksperymentach, jak na przykład Wielki Zderzecz Hadronów w Genewie, możemy zderzyć dwie cząstki, które my znamy i wyprodukować cząstkę ciemnej materii, która też będzie powiązana z jakimś sygnałem, który możemy zaobserwować. Dzisiaj chciałbym się skupić tutaj na tym aspekcie pośrednim, w szczególności na jednej jego części. Więc jakie są różne możliwe typy sygnałów pośrednich? Powiedzieliśmy już, że dwie cząstki ciemnej materii mogą się w halo galaktyki spotkać i zanihilować i wysłać do nas jakiś sygnał. Ten sygnał może być na przykład w formie światła, fotonów, które będą leciały prosto do nas. Może też być w przykład neutrin, czy innych cząstek elementarnych, bardzo lekkich, również bardzo sobą oddziałujących, także dla nich również, tak jak dla światła, przestrzeń kosmiczna jest praktycznie przezroczysta. Może też jednak być tak, że anihilacja nastąpi do innych cząstek, jak elektrony, pozytony, protony i tak dalej. I te już nie będą podróżowały bardzo prosto do nas, ale będą wykonywały dużo bardziej skomplikowany ruch, co jest związane z tym, że te cząstki są naładowane elektromagnetycznie i przez to one czują pole magnetyczne galaktyki. Czując to pole magnetyczne, rozpraszają się na tym polu magnetycznym i wykonują bardziej ruch losowy, taki ruch dyfuzyjny. Więc może parę słów, dlaczego, jak to wygląda trochę bardziej szczegółowo w polu magnetycznym naszej galaktyki. Więc pole magnetyczne jest bardzo skomplikowane. Bardzo dużo o nim wiadomo, ale bardzo dużo również nie wiadomo. Jedno z tych rzeczy, na które astronomowie bardzo ciężko pracują. Wiemy natomiast, że pole magnetyczne galaktyki jest w rzędu około mikrogaussa, czyli z rzędu około 1 milionowej siły pola magnetycznego Ziemi. Jest to bardzo, bardzo słabe pole magnetyczne. Niemniej jednak jest ono występuje na bardzo dużych przestrzeniach, odległościach, więc naładowane cząstki poruszające się w tym polu magnetycznym mają wystarczająco dużo czasu, żeby odczuć jego działanie i zmienić swój tor. W szczególności tutaj widać de facto zdjęcia, można tak nawet, gdyż jest to prawdziwy pomiar. To jest nasz dysk galaktyki, a to są te kontury, pokazują kierunek pola magnetycznego w danym po miejscu i widać, że jest to bardzo niejednorodne jest to pole. A co więcej, gdyby przybliżyć ten obraz, to okazałoby się, że ono jest jeszcze bardziej niejednorodne niż tutaj widać. I gdy nastąpi anihilacja gdzieś daleko, pojawi się elektron bądź proton, to taka cząstka będzie podróżowała i
będzie się rozpraszała na niejednorodnościach tego pola, które właśnie tak będą szarpały ją w jedną i w drugą, i w końcu aż część z tych cząstek gdzieś poleci daleko, a część z tych cząstek trafi w obszar Ziemi, gdzie będziemy mieli szansę je znaleźć, zbadać. Okazuje się jednak, że takie promieniowanie kosmiczne, czyli naładowane cząstki pochodzące z kosmosu, to nie jest coś zupełnie nieznanego, ani nie jest to też coś, co pochodzi tylko od ciemnej materii, a wręcz jest bardzo dużo innych cząstek i Ziemia jest wręcz bombardowana przez masę bardzo energetycznych cząstek pochodzących z kosmosu. Parę lat temu obchodziliśmy stulecie odkrycia promieniowania kosmicznego, gdzie Victor Hess w eksperymentach umieszczonych na balonie wysoko w miarę wysoko w atmosferze dokonywał detekcji takich cząstek. I na tym wykresie tutaj tylko chciałem pokazać, że tutaj mamy strumień, czy jak dużo mamy cząstek różnego typu w funkcji energii. Widać, że mamy nie tylko dolatują nas atomy wodoru, ale również helu, węglu, tlenu i tak dalej. Im cięższe jest dane jądro, tym tu jest dużo mniej. Oraz też, co ciekawe, energie tego promieniowania kosmicznego potrafią być bardzo, bardzo duże. Tutaj ten obszar pokazuje energie, które są dużo, dużo większe niż największe energie, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć na Ziemi. A te wykres się jeszcze ciągnie jeszcze do wiele większych energii. Okej, a skąd się wzięło takie promieniowanie kosmiczne, można w takim razie zapytać. Więc przede wszystkim tak wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne wzięło się ze zdarzeń jak TAO, które jest animacją wybuchu supernowej. Po takim wielkim wybuchu supernowej nie tylko powstało bardzo dużo energii wysłanych w postaci światła, neutrin, ale również powstało sporo innych cząstek i te tutaj na kolorze pokazane obszary to są pozostałości właśnie tych po wybuchu supernowej, w których mamy bardzo dużo naładowanych cząstek, które od tego momentu podróżują we wszechświecie i aż w końcu trafiają do nas. Tak więc wiemy, że przytacząca większość promieniowania takiego kosmicznego pochodzi właśnie z tego typu procesów astrofizycznych, lecz jak już powiedzieliśmy wcześniej, anihilacja ciemnej materii również może powodować powstanie takiego promieniowania. Więc naszym celem jest wywęszenie tych rzadkich przypadków pochodzących od ciemnej materii wśród całej masy przypadków pochodzących z procesów astrofizycznych. Użyłem tutaj słowa wywęszenie i zapach, gdyż jest to pełna analogia pomiędzy tym, że jak mamy jakiś obiekt, który wydziela zapach w powietrzu, te cząsteczki dochodzą do dyfuzji, aż trafiają do naszego detektora, naszego nosa. Tak samo cząstki, które powstały po anihilacji ciemnej materii w promieniowaniu kosmicznym, dyfundują w polu magnetycznym naszej galaktyki, aż w końcu, mam nadzieję, złapać je w naszych instrumentach, detektorach na satelitach bądź na Ziemi. Jakie to są instrumenty? Tutaj parę przykładów. Historycznie właśnie eksperymenty z balonami, w których detektor umieszczony był na balonie, wysyłany wysoko w wysoko przestrzeń atmosfery, zostały potem, takie jak właśnie ten ATIC, zostały potem zastąpione przez eksperymenty satelitarne, jak Fermi, Fermilab, Pamela czy AMS, który jest umieszczony na orbicie stacji kosmicznej. Tutaj widzimy astronautę ze względu na naprawy. Oraz dla dużo większych energii też badamy na naziemnych teleskopach, jak na przykład teleskop HESS, w którym Polska też ma swój udział. W tym obserwatorium HESS też obserwuje się właśnie dużo bardziej energetyczne promieniowanie kosmiczne. I mamy bardzo dużo różnych danych ze wszystkich tych wielu więcej eksperymentów i to, co teraz robią fizycy, teoretycy, to jest, patrzą na te dane i starają się wydobyć informacje a propos, wydobyć ten właśnie bardzo, bardzo słaby sygnał pochodzący od ciemnej materii. Większość danych, jakie mamy, bardzo dobrze zgadza się z tym, czego się spodziewamy z obserwacji, z czysto astrofizycznych procesów. Niemniej jednak od czasu do czasu pojawiały się pewne anomalie. I przykład, tutaj chciałbym trochę powiedzieć parę słów o takim przykładzie jednym anomalii, czyli takim niespodziewanym wyniku, który czeka jeszcze na wyjaśnienie. To jest pomiar ilości pozytonów w promieniowaniu kosmicznym, a w szczególności w stosunku liczby, tutaj pokazuję wykres, stosunku liczby pozytonów do sumy elektronów i pozytonów. I
Te kropki tutaj razem z niepewnościami pomiarowymi to są rzeczywiste pomiary wykonane przez tutaj przy mniejszych energiach starsze eksperymenty, a przy większych energiach przez właśnie satelitę Panela, która już de facto skończyła operowanie przez ciągle działającego satelitę Fermilab oraz przez właśnie będącą na stacji kosmicznej AMS-02. I tutaj taka ciekawostka, że można zobaczyć, że Fermi, który jest fantastycznym instrumentem naukowym, ma dużo większe błędy pomiarowe niż na przykład AMS, który tutaj ma niesłychanie małe, co jest związane z tym, że żeby taki wykaz wykonać, należy odróżnić elektrony od pozytonów, które odróżnia się w ten sposób w tego typu detektorze, że ponieważ mają odwrotny ładunek elektromagnetyczny, to w polu magnetycznym jedny z końców w lewo, a drugi z końców w prawo. Natomiast Fermi na swoim instrumencie nie ma żadnego pola magnetycznego, bo został skonstruowany w innym celu. Niemniej jednak sprytni naukowcy pomyśleli sobie, żeby wykorzystać pole magnetyczne Ziemi i w ten sposób zmienili zastosowanie eksperymentu, który badał coś innego, żeby również zbadać tutaj przyczynić się do naszego zrozumienia tego właśnie ilości pozytonów i elektronów. I co jest ciekawe, bardzo ciekawe, to, że wykres jak wykres, może nie mógłby być nic takiego super zaskakującego, gdyby nie to, że gdyby popatrzeć, jakie jest tło, czyli to, czego byśmy się spodziewali z astrofizyki, to spodziewalibyśmy się takiego wykresu. Spodziewalibyśmy się gwałtownego spadku z energią ilości zaobserwowanych tego stosunku. Tak więc ten fakt, że zaobserwowano wzrost tego liczby pozytonów, był bardzo zaskakujący. Co więcej, tego typu kształt jest kształtem, który idealnie mogłaby dawać anihilacja ciemnej materii o masie około 1000 mas protonu. Na dodatek, gwałtowny spadek takiego właśnie wykresu, który zdaje się być sugerowany przez eksperyment AMS, to jest to, co byśmy oczekiwali, gdyby to rzeczywiście pochodziło od ciemnej materii. Więc całe środowisko przez parę lat było bardzo, bardzo i ciągle jest zainteresowane tą obserwacją i stara się zrozumieć, czy to rzeczywiście jest ciemna materia, czy nie. Problem w tym, że choć niewątpliwie intrygujące byłby to jako pierwszy niegrawitacyjny dowód istnienia ciemnej materii i własności, to może to być również zjawisko astrofizyczne, w szczególności na przykład, jeżeli jest w naszej okolicy trochę więcej milisekundowych pulsarów, o których słyszeliśmy przed chwilą, niż dotychczas zaobserwowano, co jest jak najbardziej możliwe, gdyż to są obiekty wcale nie tak łatwe do detekcji. Oraz jest jeszcze problem taki bardziej natury teoretycznej, mianowicie ciemna materia, która miałaby takie własności, żeby bardzo dobrze pasowała w wytłumaczeniu tego sygnału w elektronach i pozytonach, byłaby prawdopodobnie sprzeczna z tym, że nie obserwujemy sygnałów w innych kanałach, w innych eksperymentach. Tu oczywiście są pewne możliwości manewru i może dałoby się to jednak wytłumaczyć, jednak jest to problem dla tego wytłumaczenia. Więc jednym słowem, definitywnie nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, czy ta anomalia jest rzeczywiście pewnym dowodem, pochodzi z sygnału ciemnej materii, czy też nie. Natomiast jedno, co jest pewne, to, że to, co wiemy o ciemnej materii, to tylko czubek góry lodowej, a nie tylko czekamy, aż będziemy mogli wreszcie zrobić zdjęcie tej pozostałej części. Dziękuję bardzo.